W odpowiedzi na Wasze komentarze do poprzedniego filmu zaprezentuję proces rozmontowania zestawu wskaźników z Clio 2 fazy drugiej. W moim przypadku jest to jak gdyby ostatni etap naprawy układu ABS, gdyż ktoś zakleił dwie kontrolki sygnalizujące usterkę, ale w Waszym przypadku film może być przydatny choćby w celu wymiany tarcz lub zmiany koloru podświetlenia, jeżeli lubicie takie rzeczy. Od razu zaznaczam, że według producenta nie powinno się rozbierać zestawu wskaźników. Dopuszczalna jest tylko wymiana na nowy egzemplarz. I powiem Wam, że jest w tym sporo racji, ponieważ w domowych warunkach praktycznie niemożliwe jest ponowne idealne skalibrowanie wskazówek. Po takiej amatorskiej rozbiórce wskaźniki będą po prostu mniej lub bardziej przekłamywały. Tak więc dziś wyjątkowo całą procedurę wykonam według własnego pomysłu oraz zdobytego wcześniej doświadczenia. Dlatego na pewno można zrobić to inaczej i zapewne bardziej profesjonalnie. Po prostu wyciągnijcie z tego filmu własne wnioski, a nie wzorujcie się bezpośrednio na nim. Przed całą operacją fotografuję zestaw wskaźników na obrotach biegu jałowego przy roboczej temperaturze cieczy chłodzącej i obecnym stanie paliwa w zbiorniku, tak aby mieć punkt odniesienia przy późniejszej kalibracji wskazówek. Prawidłowe ustawienie wskaźnika poziomu paliwa znacznie ułatwia ponadto zatankowanie zbiornika do pełna. Zegary w tym modelu samochodu niestety nie są diagnozowalne. Można natomiast połączyć się klipem z kalkulatorem silnika i odczytać aktualną temperaturę cieczy chłodzącej, jak i obroty silnika, tak aby mieć kolejny punkt odniesienia przed dokonaniem naprawy. U mnie niestety widać gołym okiem, że ktoś grzebał przy zegarach i niezbyt przyłożył się do kalibracji wskazań. Jeżeli natomiast Wasz zestaw wskaźników pokazuje odczyty zgodne z prawdą, to warto w tym momencie uruchomić autotest, który pokażę Wam w końcowej części filmu i zapamiętać, przy jakich wartościach zatrzymują się wskazówki. Tak przygotowany zabieram się do pracy. Demontuję górną część kokpitu, aby uzyskać dostęp do zestawu wskaźników. Całą procedurę pokazałem Wam w poprzednim wideo. Łącze do niego macie teraz wyświetlone u góry ekranu oraz w opisie do tego filmu. Jeżeli nie dysponujecie sondą klip, to przed rozłączeniem przewodów zestawu wskaźników wskazane jest odłączenie akumulatora pojazdu. Odchylam zestaw wskaźników, wyjmuję go z zawiasów i odłączam dwa złącza elektryczne, otwierając wcześniej ich blokady. Odkręcam 8 wkrętów mocujących plastikową osłonę mechanizmów wskazówek, która jednocześnie mocuje płytkę elektroniki do obudowy za pomocą nasadki T10 i usuwam ją. Następnie podważam 6 zatrzasków mocujących przednią osłonę zestawu wskaźników, a następnie również ją demontuję. Jeżeli u Was jest ona porysowana, to można doprowadzić ją do perfekcji, stosując preparaty do regeneracji plastikowych reflektorów. Pora na najtrudniejszą część operacji, czyli demontaż wskazówek. W przeciwieństwie do zestawu wskaźników z Laguny Dwójki, którego demontaż pokazywałem Wam 2 lata temu, tutaj mamy zastosowaną nowszą technologię w postaci silniczków krokowych sterujących wskazówkami. Mogę więc bez problemu ustawić je ręcznie w dowolnym, dogodnym dla siebie punkcie orientacyjnym i zapamiętać go, aby móc później odtworzyć to położenie w trakcie montażu. Równomiernie, czyli osiowo, podważam wskazówki, na przykład przy pomocy 2 płaskich śrubokrętów, tak aby nie wykrzywić osi silniczków. Jeżeli pierwsza puści u Was osłona wskazówek, to nie przejmujcie się tym. Tutaj jest ona zamontowana na wcisk i przytrzymywana przez 4 plastikowe trzpienie, a nie klejona, jak w większości innych modeli Renault. Niczego zatem nie uszkodzicie. Podważam 3 kolejne zatrzaski, przytrzymujące płytkę elektroniki i wyjmuję ją. Zobaczcie, jak w tym kraju naprawia się ABS. Wystarczy odrobina taśmy izolacyjnej zaklejającej diodę elektroluminescencyjną i już wszystko działa. Nie udało mi się tego nagrać, ponieważ powtarzałem scenę ze względu na źle ustawioną ostrość, ale był tutaj jeszcze drugi kawałek taśmy, latający luźno, który wypadł podczas wyjmowania płytki. Zapewne ktoś zakleił kontrolkę na 2 razy. Niestety w wyniku działania wysokiej temperatury w letnich miesiącach klej poddał się, co tłumaczyłoby niecałkowite świecenie kontrolki za mojej kadencji. Na początku, tuż po tej naprawie, z pewnością było super. Przynajmniej tak podejrzewam. Cóż, na pocieszenie jedynie to, że ktoś nie wpadł na genialny pomysł wyłamania LEDów za pomocą szczypiec, bo i takie kwiatki kiedyś widziałem. Pamiętam, że trzeba było wtedy odtwarzać także zerwane ścieżki. Dla porządku oczyszczam laminat z resztek kleju za pomocą wacika higienicznego nasączonego izopropanolem. I temat kontrolki ABS mam załatwiony. Jeżeli chodzi o kontrolkę serwisu, to na płytce nic nie jest zaklejone. Dioda także wygląda ok. Kogoś chyba mocno podniosła fantazja, ponieważ zerkając przez otwór od tyłu zegarów wygląda na to, że kontrolka została zaklejona jakby pod tarczami. Nie ma możliwości łatwego wyskrobania izolacji przez otwór, wobec tego musi ona zachodzić dalej za maskownicę. Można było zrobić to na co najmniej
dwa inne prostsze sposoby. Nie rozumiem tego. No cóż, demontuję główną obudowę zegarów, zwalniając trzy czarne zatrzaski łączące ją z białą maskownicą kontrolek. I staram się bardzo delikatnie odkleić cyferblat, równomiernie podważając go z każdej strony. Producent na 100% nie przewidział, że ktoś będzie to demontował i klej zazwyczaj trzyma tutaj bardzo mocno. W tym przypadku, jak to się mówi, nasi tu byli, dlatego tarcza odkleja się z łatwością. Wow, podwójna warstwa. No chyba mądrzej byłoby zakleić kontrolkę od strony białego plastiku maskującego niż bezpośrednio na tarczy, gdyż teraz trzeba bardzo uważać przy odklejaniu, aby nie uszkodzić napisu. Jeżeli wy także spotkacie się z taką patologią, to unikajcie ostrych narzędzi podczas odklejania, na przykład nożyków. Śrubokrętem także należy operować bardzo ostrożnie. Muszę powiedzieć, że ogólnie jestem nieco załamany metodologią napraw, którą ktoś zastosował w tym samochodzie. Paradoksalnie w tym konkretnym przypadku więcej czasu, a więc i pieniędzy, zajęło zapewne zamaskowanie usterki niż jej naprawa. O bezpieczeństwie jazdy bez ABS-u oraz głównie bez systemu EBD, czyli tak naprawdę bez korektora siły hamowania, nie wspominając. Ale to tematy na osobne odcinki. Pozostańmy przy zegarach. Montuję całość w kolejności odwrotnej do demontażu, poza wskazówkami oraz przednią osłoną plastikową. Nakładam wskazówki na trzpienie zgodnie z ich pierwotnym ustawieniem, ale tylko odrobinę, czyli w taki sposób, abym mógł bardzo szybko ponownie je zdemontować. Podłączam zestaw wskaźników do instalacji samochodu. Jeżeli wy odłączaliście u siebie akumulator, to teraz przywróćcie także i to połączenie. Włączam zapłon na kilka sekund i ponownie wyłączam go. Chodzi o to, aby silniczki krokowe ustawiły się w pozycji zerowej. Następuje to 3 sekundy po każdym wyłączeniu zapłonu. Można to zauważyć, wskazówki wykonują wtedy jak gdyby lekki przyklęk. Teraz mogę już przystąpić do kalibracji wskazówek. To chyba najbardziej mozolna część całej procedury. Na wyłączonym zapłonie naciskam i przytrzymuję przycisk zerowania przebiegu dziennego. Włączam zapłon i czekam kilka sekund na rozpoczęcie procedury autotestu, po czym zwalniam przycisk. W waszym przypadku obserwujcie, czy wskazówki zatrzymują się w tych samych miejscach, co przed rozbiórką. U mnie, jak mówiłem wam na początku, nie ma to większego sensu, gdyż ktoś nie przyłożył się do procedury kalibracji. Nie mam więc punktu odniesienia. Oczywiście w razie potrzeby koryguję położenie wskazówek, wyjmując je z trzpieni i wkładając ponownie na poprawnym miejscu. Dodatkowo uruchamiam silnik i doprowadzam temperaturę cieczy do właściwego poziomu, obserwując wskazania wyświetlane przez klip. Kontroluję także obrotomierz, zwiększając obroty silnika i porównując odczyty kalkulatora wtrysku z tymi pokazywanymi przez zegary, przykładowo dla 2000 obrotów. Krótka jazda testowa pozwoli również skontrolować prędkościomierz. Tutaj mała uwaga. Nie sugeruje się wartością wyświetlaną przez kalkulator wtrysku, gdyż pobiera on z sieci CAN prawdziwą prędkość pojazdu, wystawianą przez moduł ABS ESP. Natomiast licznik prędkości ma pokazywać dane nieco zawyżone. Jako że każda z wersji wyposażeniowych Clio 2 fazy drugiej posiadała ABS w wyposażeniu standardowym, to w tym modelu Renault zrezygnowało z impulsatora w skrzyni biegów, za wyjątkiem automatycznej przekładni DP0, który to impulsator jest tam potrzebny kalkulatorowi skrzyni biegów. Zawyżoną prędkość pojazdu dla licznika wylicza zatem sam ABS, a następnie przesyła ją pokładową siecią CAN w specjalnych ramkach dedykowanych tylko dla zestawu wskaźników. Wartość błędu nie jest niestety liniowa. Osiąga ona plus 10% faktycznej prędkości przy 100 km na godzinę i rośnie dalej do plus 15% przy 200 km na godzinę. Taką właśnie zakłamaną wartość znajduje, nawiązując dialog z modułem ABS ESP, przechodząc do zakładki test funkcji, a następnie informacja dotycząca prędkości kół. Kontroluje wskazówkę zgodnie z polem prędkość na prędkościomierzu, na przykład poruszając się 30 km na godzinę. Zatrzymuje się, poprawiam w razie potrzeby i tak do skutku. Aha, jeżeli tak jak ja nie odłączaliście akumulatora przed rozłączeniem zestawu wskaźników, to moduł blokady rozruchu zapamięta błąd lampki kontrolnej immobilizera obecnej w zegarach. Nie ma on wpływu na pracę samochodu, ale oczywiście wymazuje go z pamięci kalkulatora dla zachowania porządku. Z ciekawostek, które zaobserwowałem. Każde zwiększenie temperatury silnika o 2 stopnie powoduje jeden krok wskazówki. Tutaj macie to przedstawione w przyspieszonym tempie. Wyraźnie widać kroki silniczka. Okej, w moim przypadku lepiej już nie będzie. Finalnie dociskam więc wskazówki. Zakładam także przednią osłonę zegarów i mogę montować kokpit w kolejności odwrotnej do demontażu. Teraz wszystko działa poprawnie. Takiego efektu oczekiwałem. Kolejny zbyt długi film i litania na temat głupich zegarów, ale zapewniam was, że pracuję już nad swoim gadulstwem. Dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję, że to wideo będzie dla was przydatne. Standardowo polecam wam kanały Laguna Fana oraz Rysiuncia, które także traktują o Renault. Pozdrawiam was i do zobaczenia przy okazji naprawy następnej usterki.